Jest ze mną profesor Christian Hefner. Witam serdecznie. Witam również. Bariery rozwojowe, panie profesorze, ciężko było dojechać. No tutaj do Opola zawsze było ciężko dojechać, ale chyba dojeżdża się coraz trudniej. Dużo się zmienia, ale te zmiany są wszędzie równocześnie. Za kilka godzin spotyka się zespół, który będzie aktualizował strategię rozwoju naszego województwa. Zaczynacie od takiej diagnozy aktualnej sytuacji regionu. Co pan powie gościom tego zespołu, członkom? To znaczy głównie nie ja będę mówił, natomiast diagnoza rzeczywiście została wykonana. Diagnoza została przygotowana przede wszystkim przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. No, mają odpowiedni departament pracowników, którzy znają się na tym, zbierają informacje, mają dostęp do najświeższych informacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, bo jedno i drugie jest ważne. No i w związku z tym tego rodzaju diagnozę można zrobić. Tym bardziej, że uwzględniają również głosy płynące bezpośrednio z regionu. A jak się taką diagnozę robi? Co badacie przede wszystkim? Znaczy diagnoza, od tego trzeba by zacząć. Diagnoza strategiczna, diagnoza sytuacji regionu, tego co warunkuje jego rozwój wewnątrz. Trzeba wiedzieć, jakie są możliwości, jakimi zasobami region dysponuje. Wbrew pozorom, wbrew temu, co ludzie sądzą, te składniki ciągle ulegają zmianom. No, na przykład takim zasobem bardzo ważnym w każdym regionie jest praca, możliwość jej wykonywania, struktura tej populacji ludzi, którzy tą pracę mogą wykonywać, jej skłonność do wykonywania pracy, skłonność, zainteresowanie innymi rynkami pracy. To wszystko jest istotne i istotnie wpływa na sytuację w regionie. Z drugiej strony mamy bardzo wiele uwarunkowań zewnętrznych, które stają się może nie tyle coraz ważniejsze, bo one zawsze były ważne, ale te uwarunkowania zewnętrzne w istotny sposób wpływają na to, co możemy tak naprawdę zrobić w regionie. Tak jak kryzys ogólnoświatowy. Chociażby tak jak kryzys ogólnoświatowy, to jest uwarunkowanie, nie nazwałbym tego chwilowe, ale takie, które może się zdarzyć i zdarza się. Trzeba to wziąć również pod uwagę. Nie można myśleć o rozwoju w kontekście prosperity, gdy w otoczeniu zewnętrznym dzieją się sprawy negatywne, pojawiają się liczne trudności. To, co przedtem można było sprzedawać, już teraz sprzedaje się znacznie trudniej. Na ile ta strategia, która obowiązuje w tej chwili, przestała być aktualna? Co się zmieniło? Co trzeba koniecznie poprawić? Ta strategia, są właściwie takie dwie główne kwestie, które uległy w międzyczasie istotnej zmianie. Obie kwestie mają zewnętrzny charakter, co tu dużo mówić. Pierwsza, powiedziałbym, najbardziej istotna, to no, my już prawie zapomnieliśmy, ale weszliśmy do Unii Europejskiej. Poprzednia strategia była przygotowana w trakcie wchodzenia do Unii Europejskiej i nie znaliśmy właściwie jeszcze tego mechanizmu, tego sposobu, jak będzie funkcjonował kraj i jego regiony już po wejściu do Unii Europejskiej. No, nawet to dzisiejsze moje wejście tutaj smoka do studia, ono z tym się wiąże. Inwestycje w regionie są prowadzone wiele osób uważa, na że nie, na ogromną skalę za unijne pieniądze. I te unijne pieniądze, one oddziałują właściwie na bardzo wiele dziedzin. To wiele z tego, co mogłoby być budowane, wykonywane, realizowane, bez tych pieniędzy nie stałoby się. I w strategii o tym nie pomyśleliśmy. To znaczy myśmy wiedzieliśmy nawet mniej więcej, ale podkreślam słowo mniej więcej, jakiego rodzaju to mogą być środki. Ale zupełnie innego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, kiedy już nie tylko wiemy, ale nimi dysponujemy, a przede wszystkim wiemy, jaka jest procedura, w jaki sposób do tych środków docierać i jakiego rodzaju przedsięwzięcia w rzeczywistości mogą być realizowane. To jest być może najistotniejsze, bo wielu, nawet naszym politykom, wydawało się, że będzie to mniej więcej taka studnia bez dna, z której czerpać będzie można na wszystko, co tylko się żywnie podoba.
gdy tymczasem to są bardzo poważne ograniczenia i w rzeczywistości można realizować z tego no, takie przedsięwzięcia, które nazywa się, być może to jest jakiś slang, ale spójnością, czyli tym wszystkim, co dostosowuje kraj, jego regiony, jego miasta, jego ludzi do unijnych, znacznie wyższych, co tu dużo mówić, poziomów gospodarowania. To Unia, a ta druga kwestia, która się Druga kwestia to jest kwestia krajowa. My również w międzyczasie, to nieładne słowo, ale w międzyczasie dokonaliśmy pewnego postępu i polityka, którą realizowano jeszcze kilka lat temu, ona była, polityka szczególnie regionalna, ona była realizowana w zupełnie inny sposób. Również te kwestie unijne mają tu znaczenie, ale przede wszystkim przeformułowano liczne cele rozwoju regionów na poziomie centralnym. Krótko mówiąc, jeśli przedtem zwracano uwagę w zdecydowanie większym stopniu w polityce regionalnej na tak zwane wyrównywanie, które w praktyce sprowadzało się do wyrównywania poziomu życia, to dzisiaj zwraca się w zdecydowanie większym stopniu uwagę na takie cele, jak umożliwianie lepszego poziomu życia. Robienie wyższego poziomu życia w regionach, w miastach, na wsiach, a dawanie możliwości do stworzenia takich warunków, to jest zupełnie inna sprawa. Te dokumenty krajowe zwracają na to zdecydowanie większą uwagę, a co za tym idzie, wspierają przedsięwzięcia, które realizują takie cele. No, trzeba to zmienić. My w naszej strategii poprzedniej żeśmy na to zwracali uwagę, ale akcenty były rozłożone bardziej równomiernie. Celów było więcej. Trzeba teraz dokonać pewnej reasumpcji, zmniejszyć ilość tego, co chcielibyśmy w rzeczywistości osiągnąć, a doprowadzić do sytuacji, w której ten wybór dokonany jest no najlepiej, jak tylko to możliwe. No to przejdźmy do tych konkretów. Gdyby pan miał wpisać właśnie kilka tych najważniejszych zadań na najbliższe, nie wiem, kilkanaście lat w naszym regionie. To znaczy, mamy tak, z jednej strony trochę ograniczeń, które moglibyśmy nazwać wyzwaniami w regionie. One są bardzo istotne i na nie przede wszystkim no, na przykład politycy zwracają uwagę, no, jak chociażby depopulacja jest takim ograniczeniem poważnym. Spadek liczby ludności. Ale ja zawsze mówię do studentów, że ograniczenia i różnego rodzaju wyzwania, one również są możliwościami. Ci, którzy odczytują takie zjawiska typu depopulacyjnego negatywnie, mają również, muszą wiedzieć, że one również dają sporo innych możliwości w regionie, które można wykorzystać. O szczegółach nie będziemy mówili, ale takie możliwości również mogą być. To ograniczenie. To jest ograniczenie. Natomiast region ma sporo możliwości i takich potencjałów, które mógłby wykorzystać. Jednym z takich podstawowych, no, regiony w Polsce są różnie położone, ale naszą zaletą jest to, że pomimo tego, że leżymy jako region niezbyt duży, pomiędzy dużymi ośrodkami, silnymi ośrodkami, które rozwijają się bardzo dynamicznie, ściągają różnego rodzaju inwestycje, przedsięwzięcia, my ten atut bliskości możemy wykorzystywać. Mamy zdecydowanie lepsze położenie w tym sensie niż na przykład Białystok, czy Lublin, czy na przykład Rzeszów. To nas, czy chociażby Kielce. Z wielu punktów widzenia. To jest korzystna sprawa, ona daje możliwości rozwinięcia działań w kierunku na przykład przyciągania wszystkich tych, którym na tej bliskości, na tej dostępności zależy. Czyli możemy rosnąć przy tych większych. Możemy na przykład rosnąć przy tych większych. Druga sprawa, która również jest istotna, to są możliwości, które tkwią w opolskim ośrodku, czyli w Opolu i jego otoczeniu. Mało kto zdaje sobie w Polsce sprawę, że Opole jest miastem wprawdzie niewielkim, ale ma dużą aglomerację i ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Ten potencjał jest słabo wykorzystywany, a mógłby stworzyć warunki dla całego regionu zdecydowanie lepsze. No i miejmy nadzieję, że w strategii rozwoju się m.in. takie zapisy znajdą. Naszym gościem był profesor Krystian Hefner. Dziękuję za rozmowę.